Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3.pl i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Dobrze, na początek może się uda nam tutaj przespać, jest noc. I śpimy do poranka. I teraz możemy kontynuować przygodę. To jakie mamy teraz zadania? To może teraz udamy się do Cape Town. Ile pamiętam, to tędy trzeba iść tutaj. Dobrze, załatwimy sobie po drodze ścierwojady. Na razie nie chciałbym zabijać tych wilków, bo jeszcze nie umiem pozyskiwać skór. Dopiero jak się nauczę pozyskiwania skór, to wtedy najbardziej będzie się opłacało te wilki pozabijać. Dobrze, nic mnie nie goni, okej. No cześć. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaje się do wioski, do Cape Town. Udaje się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... A co w ogóle tutaj robisz? Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. O właśnie, nauczysz mnie polować? Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Town mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. Dobra. Czyli byśmy się nauczyli pozyskiwania skór, a później byśmy się dopiero zajęli wilkami. Dobra, i już wejdziemy sobie zaraz do tego miasteczka. No cześć, Silas. Tu nowa twarz. Jestem najemnikiem, nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. Kim jest Buford? Kim jest Buford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co to w ogóle robisz? Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych, nawet na chwilę. Co w ogóle znajdę w mieście? Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Town można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Czego chcesz? Dobrze. Hej. A co znów chodzi, mora? Co robisz w tym miasteczku? Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Town to dziura zabita dechami.
Wolałbym przyłączyć się do moich braci nieopodal Vanguardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na warcie. Potrzebujesz czegoś? Potrzeba ci czegoś? O tak! Potrzebuję ciszy i spokoju, więc nie wszczynaj żadnych rozrób. Trzymaj się z dala od cudzych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy, Mora. Jasne. No cześć, Gamal. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Dobrze, ale może teraz pozbieramy sobie te skóry. Dobrze, jedna jest. One są gdzieś tak porozrzucane po całym mieście. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Czyj to dom? Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o przechodzeniu przez te drzwi bez pozwolenia, dobra? Okej. Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Dobrze, to szukajmy dalej tych skór. Jest kolejna. Ile mamy w ogóle ich zabrać? Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. 10, okej, dobra. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Poczekaj chwilę. O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz. Zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby cię praca? No dobra, co to za praca? Co to za praca? W magazynie Urkrasa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. No dobra. Ale czemu miałbym dla ciebie kraść, skoro nawet nie pożądasz łupu? Czemu miałbym dla ciebie kraść, skoro nawet nie pożądasz łupu? My, złodzieje, zawsze szukamy ludzi, którzy mają ten fach opanowany w większym stopniu od nas samych. Kto wie, może się czegoś od ciebie nauczę. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazji. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz i lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda. Właśnie dlatego zostałem złodziejem.
Jak rozpoznać któregoś z was? Jak rozpoznać któregoś z was? Takich jak ja rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Dobra, ile mamy już tych skór? Sprawdzimy sobie. Ekwipunku, o właśnie. Tutaj 7, to jeszcze 3 sztuki. Jest jedna. Rośliny oczywiście bierzemy. Tu jest druga. I jeszcze jedna, ale na stołku nie chciałem siadać. Dobra, i tu jeszcze jedna nam pasuje. O, jest. Jest 10, dobra. No to biegniemy do tego myśliwego. I powinniśmy się już... Mam punktów nauki ile? 60, no to wystarczy chyba. Biegniemy. A. Przydałaby mi się mikstura uleczenia choroby, bo jestem zatruty. To chyba ta. Tak, dobra. Okej. Dobra, mamy skóry. Przyniosłem wilcze skóry, proszę bardzo. Przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. Dobra, przy okazji jeszcze szukam niewolnika. Szukam niewolnika. Wyglądam na handlarza niewolników? Nazywa się Harek. Pochodzi z Cape Dan. Nikt nie przechodził obok mojej chaty. Pewnie kręci się gdzieś koło miasta. Dobra. To czego nas możesz nauczyć o polowaniu? Naucz mnie czegoś o polowaniu. Tak. O właśnie, jak obdzierać zwierzęta ze skóry? Nie jesteś na to gotowy. Aha, to ile tutaj potrzebuję? Nie jesteś na to gotowy. Aha, 18 punktów zdolności łowieckich. No to uczymy się teraz zdolności łowieckich. Dalej. Tak? Właśnie tak. Tak trzymać. Dobrze. Tak trzymać. Dobrze, i teraz próbujemy. Jak obdzierać zwierzęta ze skóry? Rozepnij ofiarę i pewnym ruchem ściągnij z niej skórę. Najważniejsza sprawa. Zawsze od tyłu do przodu. To proste, kiedy już nabierze się wprawy. Dobrze, i co jeszcze? Gady może byśmy się nauczyli skórować. Pokaż mi, jak obdzierać ze skóry gady. Gady to strasznie wytrzymałe bydlaki. Żeby ściągnąć z nich skórę, musisz ją rozciąć na całej długości. Potem zdejmij skórę, zaczynając od tyłu, ale zrób to bardzo powoli. Nade wszystko musisz się upewnić, żeby nie odprysnął. Oj, może jeszcze tutaj, jak pozyskiwać zęby, szpony, rogi? Pokaż mi, jak pozyskiwać zęby, szpony i rogi różnych bestii. Wbij nóż w ciało i odsłoń zęby. Potem wyjmij je, podważając od spodu. Dobrze, to na razie tak. Uczniczych zdolności nie będę rozwijał, wolę kuszy. Właściwie to tyle, jeśli chodzi o myślistwo. Ile zostało nam jeszcze punktów nauki? 25. Dobrze, to teraz może zajmiemy się tym niewolnikiem. Oczywiście nie będziemy go wydawali orkom, tylko... Zaprowadzimy go w bezpieczne miejsce. Ach. Dobrze, wilki teraz możemy sobie przeszukiwać, pozyskiwać zęby i skóry. A ten niewolnik, o ile pamiętam, to będzie tutaj. O, jest. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty właściwie tutaj robisz, A kolego? A co ty tu robisz?
Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Chyba mam. Jasne, proszę. Bierz. Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Jak mogę znaleźć zioła? Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz na zielarza, kolego. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Dobrze, to tutaj jest na razie jedna opcja dialogowa możliwa. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Dobra. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Gdzie chcesz w ogóle iść? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego Jensa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka rękę myje. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Dobra. No to zabieram cię stąd. Zabiorę cię stąd. Dobrze. I idziemy do Jensa. On chyba nauczy nas akrobatyki, o ile pamiętam, ale nie jestem pewny. Ale to okaże się za chwilkę. O, jeszcze roślina nam się po drodze trafiła, musiałem ją przełożyć. Przednio. Dobra, no i przeprowadziłem ci kolegę Jens. O, znowu, aha. Kliknąłem sobie w beczkę. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Dobra, no to Harek. Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. O właśnie, akrobatyka. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. To ta umiejętność szczególnie się przyda w Dordmarze. Czasami tam trzeba skoczyć z wysokości, to przydatna umiejętność. Dobrze, teraz zajmiemy się wilkami. Dobra. Bierzemy oczywiście skóry. Co tam słychać w oddali? Wilki ze ścierwojadem walczą. Dobrze, miksturkę sobie wypijemy. I kolejne wilki. Chyba już ostatnie. W okolicy. Jeszcze nie mamy zaliczonego zadania. Gdzie tu jeszcze może być jakiś wilk? Chyba gdzieś tutaj może.
wilcza skóra. O, tutaj. Aż trzy są. Jest tu coś ciekawego? Jakaś skrzynia, jakiś kufer? Tutaj nie. Pewnie wyżej jest, o ile pamiętam. Aha, tam jeszcze są wilki, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Jest chyba jakaś skrzynia. O, coś jest. Damy radę otworzyć? Za ciężkie. No niestety jeszcze nie. No, nauczymy się później otwierać te zamki. Zapisujemy. I to już będą chyba ostatnie wilki w okolicach Cape Town. Dobra, udało się. Jeszcze mamy skrzynię. Złamany. Złamany. Dobra, udało się otworzyć. Teraz może sobie porozmawiamy jeszcze z Buffordem. O, mamy alchemika. Cześć. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Co ty tutaj robisz, alchemiku? Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. A możesz mnie czegoś nauczyć o alchemii? Tak, możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę ci się odwdzięczyć. Chcę kupić mikstury. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Co takiego? Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Dobra, a tak przy okazji, gdzie mogę je znaleźć? Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Dobra. Oto zioła. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Ale na razie nie będziemy się nic uczyli. No witaj, Buford. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz najemnikami? Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. A gdybym chciał się przyłączyć do was, najemników? A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dan władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Jak mogę sobie zjednać orków? Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Dobra. Masz dla mnie jakąś pracę? Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Dobrze, wilkami oczywiście zajęliśmy się przed chwilą. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. A jeszcze jakąś pracę będziesz dla mnie miał? Mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Porozmawiaj z kwatermistrzem Deckardem. On zawsze ma jakieś zadania. Poza tym możesz u niego dostać nowy ekwipunek. Okej.
Gdzie znajdę kwatermistrza Descarda? Udaj się w stronę latarni morskiej. Mamy niewielką chatę za magazynem Urkrassa. Kwatermistrz pilnuje tam naszych zapasów. Dobrze. I tutaj chyba jest nasz kwatermistrz. A nie, to nie on. To jest lekarz. Jesteś tu od niedawna, nie? Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Rozumiem. Przysyła mnie Buford o wyposażenie. Przysyła mnie Buford. Mówi, że możesz dać mi wyposażenie. Tak mówi, he? To niepodobne do Bufforda. Nie ma nic za darmo. Najpierw wykonasz dla mnie zadanie, a później pogadamy o wyposażeniu. No dobrze. To masz dla mnie jakąś pracę, rozumiem? Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Potrzebuję mikstur leczniczych. 3 powinny wystarczyć. W Cape Dan panował ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. Dobra, oto 3 mikstury. Dziękuję. Tak. Na razie mikstury. Wystarczy. Dobra. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szukać. Potrzebuję wyposażenia. Więc dobra. Zobacz, co mam. Dobrze, czyli możemy tutaj handlować. Może sobie wytrychy kupimy. Okej. Dobra. Okej, to w takim razie w tym odcinku by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Cześć!